zawsze pojawiamy się w Wieliczce, ponieważ to jest nasza domowa impreza. W tamtym roku udało się pojechać fajnie, efektownie. W tym zamierzamy pojechać na czas, żeby postarać się pokazać przed sezonem. Dobrze, zobaczymy. Plany są na klasę A6, nie będę zdradzał jeszcze jaki samochód, ale myślę, że w tym momencie, przy tej sytuacji, będzie to optymalny wybór samochodu i klasy, żeby po prostu jeździć swobodnie, bez problemu z zapinaniem budżetu. Czy to znaczy, że na rajdzie mazowieckim możemy Cię widzieć w aucie o pojemności 1.6? Na pewno nie na rajdzie mazowieckim. Myślę, że zaczniemy dopiero od drugiej eliminacji pucharu. Powiedz, jak spędziłeś przerwę zimową? Czy trenowałeś coś na śniegu? Nie miałem okazji, zero treningu. Dopiero tydzień przed memoriałem zaczęliśmy coś jeździć. Wczoraj ćwiczyliśmy beczkę. Myślę, że na tą imprezę jesteśmy dobrze przygotowani.